Przede wszystkim, Samopoła 7, przyciąg Hellblade, Sinuwa Sacrifice. Dobra, jesteśmy w drugim wyzwaniu, o miecz, Grimnir jakoś tak, tutaj przed Dalion i światełko zgasło i ciemność się pojawia. O, Dalion, gdzie jesteś? Chatka się zmieniła. Okej. Czy to była śmierć? Czy gra tak chciała? To była śmierć. Okej. Da, jeden jest. Może musimy iść za Dillionem. O nie. Okej, cokolwiek to jest chyba... Wow! Uda się przemienić już. Tam się coś świeci. Okej. Dobra. Pytanie teraz, gdzie jest... Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Okej, okay, to jest Dillion, że on nam mówi, gdzie mam iść. Piu! Okej, okay, to za mało mówię. Się skupiałem na tym, co robię. Trochę nie fair, że gra nas tam zabiła, ponieważ tylko odeszliśmy na chwilę w bok. Ale okej. Okay. Jeden dead chyba nie jest tak źle. Senua! Senua! What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I have. You're not a monster. Hmm. Without you, this darkness has
made me a monster. What if this is pointless? What if you're wrong? What if this has nothing to do with the sword? Okay. The sword will never be yours. What if this is the end? Idziemy do kolejnego w takim razie. Bo każdy kamień to jak jakieś wspomnienie Senui. Co tym razem? Baldur. Baldur. Znamy coś o tym. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Loading, loading, loading. Okej, typowe. W tym brzydkim świecie mitologii. Ktoś jest za dobry, musi umrzeć. Ktoś, coś. No patrzcie, czy to jest dom Baldura? Przed wejściem do domu Baldura są wrota Baldura. Dobra. Co tam mamy? Twarzyczkę. A, możemy się do niej dostać. No to spróbujmy. Dobre pytanie. Tak, to jest ten brzydki świat. Może zostańmy na razie w tym świecie. Właśnie. Domyślam się, że w tym, że musimy przejść na drugą stronę mostu. Może w jasnym świecie po prostu odblokowało nam to przejście. Zobaczymy. Okej, może ten most był zepsuty? Dobra. Co tutaj mamy? Chyba zamknięte z drugiej strony. Tak. Okej. Może tą runę właśnie znajdziemy. W brzydkim świecie. Zobaczymy. To jest zamknięte. Mocniej spróbujemy, czy chyba nic nie da. Dobra, zejdźmy z drugiej strony. Niestety chyba musimy wrócić do tego świata. Szukać tej runy. Może któraś z bram będzie otwarta w tym świecie? No tak, domyśliłem się. Chciałbym unikać kolejne konfrontacje z potworami bez miecza. Zdecydowanie bardziej wolę walczyć z potworami, kiedy mam miecz, niż uciekać przed nim. Okej, dobra. W razie musimy tutaj szukać przejścia. Black and white.
darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the glow. Okay, tam mamy symbol, tylko z drugiej strony musimy go obejrzeć. Senua explored new paths into the unknown. Dobra, otwórzmy również te wrota. Wrota powinny również być otwarte w drugim świecie. Tak przynajmniej było z kładkami. O, czemu teraz o tym myślicie? Myślałem, że to będzie komu lec, ale nie. Okej. W razie chyba będziemy musieli wrócić tutaj w ciemnym świecie. Ale to za chwilę. Spróbuję najpierw ten symbol. Tak, musimy tutaj wrócić w ciemnym świecie. Wtedy przyjdziemy na drugą stronę i będziemy mogli otworzyć drzwi. Mam nadzieję. Okej, nie ma tutaj gdzieś maski przypadkiem? Chyba nie. Dobra. No, widzicie? Duchy. Głosy również potrafią pokrzepiać Senuę. Jak miło z ich strony. W sumie na początku gry im się to nie zdarzało w ogóle. Więc może to jest pewna zmiana? Dobra, tutaj tak, ten most był zepsuty. Tego musieliśmy iść tędy. Okej, tylko pytanie, jeżeli teraz będziemy mogli już wejść do środka. To może ten. Po co próbujemy otworzyć te drzwi? Aha, okej. Dlatego. She thought she had light within her when she opened. She is pure darkness. Dobra, to nie zadziałało, bo musimy się wrócić z powrotem do tamtego świata i coś innego pokombinować. Dobra, spróbujmy. Szybciej będzie tędy. A, właśnie tutaj. On rzuca cień, symbol. Ale cień chyba nam nie wystarczy. Co? A, wystarczy. Tylko musimy pod innym kątem stanąć. O! Okej. A, zaraz przyjdziemy się do ciemnego. Aczkolwiek doceniam te pomocy głosów, to czasami są trochę zbyt nachalne. Dobra. Ta brama też będzie otwarta. W ciemnym świecie wszystkie kłódki są porozwierane.
are you taking? He's up there. He's up there. How do you get up there? There's a way. Tak, musimy na to spojrzeć z odpowiedniej strony. He believed in you. A, tutaj. Do tyłu jeszcze? A, świetnie. Dobra. Czy to jest kamulec? To jest kamulec. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world, fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her sons. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. Tak. Wydaje się, że to całkiem odporna przysięga. Ale zobaczmy. The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Baldur, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm. Whatever they do, the gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldur's mother, is it really true that all things promise to keep him safe? I did not ask the mistletoe, Baldur's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear. Oh dear. Jak można zabić kogoś nie miało? Darkness never let her go, and she was caught between two worlds, that of Zimbel and her past, and Dillian, her future, two realities tearing at her soul. Okay, widzimy Dilliona, więc musimy te wrota na dole otworzyć. Okej, okay, tutaj widzę M będziemy mieli. Okej, dobra, to sprawdźmy jeszcze te dwie maski, co mamy tutaj. Tędy raczej nie przejdziemy. Nie jesteśmy księciem Persji. Możemy przejść po tym? Nie. Ponownie nie jesteśmy księciem Persji. Dobra, zobaczmy najpierw, co na dole było. Okej, dobra. Szukamy strzałki. Mamy strzałkę. Co jeszcze musi stanąć pomiędzy strzałką, co? O! To musi stanąć. Tak. Okej.
Możemy pójść na górę. Możemy. Chyba jest zejście tutaj na dół zastawione. Okej, musimy jakoś tam przejść. Zobaczmy, czy tam się odblokowało jakieś przejście. Chyba nie. Jaki ładny. Długi most. Tak, ty też jest zamknięte. Dobra. He cared in a way that nobody else did. A, ale tutaj jest. Naprawione przejście. Dobra, powiedzcie mi, jak można kogoś zabić imią? Loki makes a dart out of mistletoe. Aha. And goes to the gods as they throw things at Baldur. The blind god, Huth, was there. Loki asks him why he wasn't taking Pollen. Huth says, I cannot see where Baldur stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, here is a wand. I will tell you where he stands. And Huth throws the mistletoe at Baldur. It pierces through him, and to everyone's horror, Baldur is killed. And for this, Huth is slain. Po prostu go zabił, tak? Bo chciało mu się? Dobra. Musimy pewnie dostać się tam. Żeby ten ostatni symbol znaleźć, co? Niby tutaj się zaczyna symbol. Ale nie widzę jeszcze nigdzie, gdzie to możemy znaleźć. Dobra. Przejdźmy do ciemnego świata. Już mamy tutaj blokowane przejście. Czego właściwie Loki zabił tego Baldura, bo co? Tylko chciał zobaczyć? Bo mógł? Myślę, że chyba nastawienie głosów się zmienia wraz z światem. Po prostu w tamtym świecie szepczą miłe rzeczy. Próbują być miłe, z grubsza. W tym świecie zawsze są niemiłe. No cóż. A? His love has tortured you and his love. No, wróćmy do świata jasnego. Remember Dillian. Tam jest symbol, którego szukamy. Okay. Musimy jeszcze tylko przejść do ciemnego świata i przejść przez tamte drzwi. Tak, zawsze jest taka opcja. Właśnie. Głosy nie są przetłumaczone. Jeżeli nie znacie się na angielskim, to może... trochę mniej rozumiecie, co teraz mówię. W każdym razie mówię o tym, że runy nie mają sensu i że nic nie ma sensu. Więc w sumie mogą całkiem sensownie mówić. Dillian, czekaj. Muszę tylko przejść po tą... tej bezsensownie długiej i wąskiej belce. Dillian never much cared for the underworld and looked dimly upon the druids like her father.
Ha, czyli jednak był druidem, kapłanem. Chieftain who believed nothing he couldn't see, and he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, and to see the world through his eyes. Slowly, the darkness that had bound her so tightly began to unravel. Okej, dobra, to się zastanawiałem, bo jej matka była kapłanką, a ojciec był druidem, kapłanem. O nie, Dillian, tylko nie ta poza. Senua. Your father cannot understand your darkness. O, pierwszy raz widzimy jego twarz. Cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? But you give up the beautiful world. You, and only you, can see just to be rid of your nightmares. Or is this the price you pay for the gift you have? The gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I know. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. Killing you would be too easy. They're taking your memories to torture you. They're taking you from the inside. You're disappearing one memory at a time. Every time you remember, it disappears. They're going to take everything. Ciekawe rzeczy mówią głosy. Tak, ciekawe, ciekawa rzecz, którą teraz mówią głosy. Gana próbuje nas przekonać, że Senua już nie żyje i po prostu bogowie chcą odebrać jej duszę poprzez jej wspomnienia. No cóż, dobra, zobaczymy w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!